to co, zaczynamy? Siemanko, z tej strony Konerski. Jak widzieliście, XBG od Umarexa, czyli najtańsza wiatrówka na rynku, przeżyła testy. Ma trochę zadrapań, ma trochę blizn, no jest poobijana, ale przeżyła. I powiem Wam, że nie wiem, co po testach zrobić z tą wiatrówką, więc stwierdziłem, że ten konkretny egzemplarz z tymi bliznami, z tymi zarysowaniami trafi do któregoś z Was. No oczywiście, jeśli ktoś w ogóle będzie ją chciał. Ale o tym pogadamy później. Gdzieś w połowie filmu albo na końcu wrzucę, w jaki sposób spowodować, żeby wyszarpnąć za free ode mnie tą wiatrówkę. Nie wiem, czy w środku, czy na końcu. No musisz obejrzeć film, żeby się dowiedzieć. No wtedy będziesz wiedział. Ci, co widzieli unboxing, powiedzą, że się powtarzam. No bo znów padnie wiele razy słowo plastik. No bo testowany pistolet został prawie w całości wykonany z plastiku, no za wyjątkiem kilku drobnych elementów. Zamek w całości plastikowy posiada ryflowania, które w tym przypadku pełnią tylko i wyłącznie rolę dekoracyjną. Teoretycznie powinny pomagać podczas przeładowania, ale niestety zamek jest przytwierdzony na stałe, więc to do niczego się nie przyda. Po lewej stronie nazwa modelu, po prawej numer seryjny. Co mnie osobiście kuje w oczy, to błyszcząco plastikowy odlew imitacji wyrzutnika. No w słońcu wygląda, jakby był pomalowany lakierem do paznokci. Na grzbiecie stałe przyrządy, czyli mucha i szczerbina. O ile szczerbinę możemy delikatnie przesunąć, no bo jest śrubka, to mucha jest już na stałe. Co pozytywne, jest biała kropka pozwalająca lepiej zgrywać przyrządy celownicze. Ale szkoda, bo nie ma ich niestety na szczerbince. Korpus w całości wykonany z plastiku i to jest dokładnie ten sam plastik co zamek. No jedyna różnica to to, że posiada moletowanie po całości konstrukcji i to jest faktycznie coś, co się sprawdza, bo strzelając dynamicznie i wyciągając pistolet z kabury, łapa się nie ślizga. Szyna RIS pod lufą w standardzie 22 mm z niewiarygodnie ciasno umieszczonymi bramkami pozwala na montaż latarki czy lasera. Niestety moja latarka się nie zmieściła, ale nie tylko dlatego, że jest długa. Ale też dlatego, że zaczep nie wchodzi między bramki. I moi drodzy, to jest latarka, którą mam na Glocku 17. Taka zwykła, najzwyklejsza, wiecie, z przetykowym włącznikiem, nie? I z takim, o, zapięciem. Po prostu wsuwamy sobie na szynę RIS i teraz zapięcie powinno złapać. Prawdę mówiąc, ten pistolet wygląda naprawdę fajnie z tą latarką. Natomiast zobaczcie, no, musimy dobrać taki sprzęt, taką latarkę, która się po prostu tutaj zmieści. Ale tak jak wspomniałem, nie chodzi tylko o to, żeby ona się tutaj nasunęła, żeby tu skrócić tą odległość, chodzi też o to, żeby ten zaczep wszedł między bramki. A to tak wygląda, że ten zaczep jest na tyle szeroki, że on bardzo mocno trzeba go wcisnąć wręcz. Trzeba go aż wcisnąć, żeby coś tutaj załapało. Nie wiem, może tak nie do końca odlew się udał. No bo latarka jest ok, bo pasuje do 15 innych pistoletów. Nie wiem, coś tutaj nie pasuje. Dlatego chyba lepiej iść, jak chcemy coś tutaj dokupić, trzeba iść i się przymierzyć. Kabon, wiadomo z czego wykonany, jest rozmiarowo identyczny jak w CP99 Sport od Waltera. Mieści łapy w rękawiczkach i nie sprawia problemu przy dynamice. Język spustowy, o Boże, to chyba jedna z najsłabszych stron tej wiatrówki. Jako jeden z niewielu elementów nie jest plastikowy, no bo jest wykonany ze znalu, ale działa topornie, mało precyzyjnie, droga ściągania ma jakiś kilometr, no zresztą sami zobaczcie. Ja wiem, że narzekam i ja wiem o tym, że to jest wiatrówka za 100, tam 10 zł, bo ona była w promocji za 90 parę, potem była za 160, potem za 140, tam zależy jaki sklep, nie? Ja wiem, że tutaj nie ma się co spodziewać rewelacji, ale język spustowy przypomina to, co mieliśmy w Action Sport Games w modelu TAC-45 w tym karabinku, nie? Gdzieś Wam tutaj rzucę linka do testu i recenzji. Działa wręcz identycznie, strasznie długa droga ściągania. Taki toporny, słychać tą sprężynę, jak działa, te mechanizmy takie, naprawdę jakby coś tam wsypano do środka, nie? Tak średnio to działa. Jeżeli chodzi o reset, to reset mamy tu przy końcu, nie? Więc i tak jesteśmy zmuszeni całą drogę ściągać przy dynamice także, więc często widać mniej doświadczeni strzelcy, po prostu szarpią pistoletem, nie? No bo wymaga siły to i ściągają razem z pistoletem język spustowy, nie? Jest jeszcze jedna rzecz, która też występuje w innych pistoletach, tych budżetowych, z tym właśnie mechanizmem, który wysuwa lufę do przodu, robiąc miejsce na kulkę, co nie? Jest w pewnym momencie taki specyficzny klik sprężyny, jeszcze przed strzałem, przed tym jak zerwiemy spust. Nie, trzeba to wyczuć, jest takie kliknięcie. To kliknięcie to jest
ten dźwięk, który ładuje kulkę z magazynka do komory. Czyli w zasadzie zrobiło się na tyle dużo miejsca tutaj, bo się lufa wysunęła, zrobiło się na tyle dużo miejsca, że kulka po prostu trafia do komory i to już jest 2 mm czy 3 mm dalej pada strzał, nie? I wtedy ona wylatuje. Ale to, jeżeli zrobimy 3 razy, to 3 razy żeśmy załadowali kulkę, nie oddając strzału. Tak jak mówię, to się zdarza też w innych, w P84, w CZ-kach tych tańszych i w innych egzemplarzach, także to jest normalne, ale musicie o tym wiedzieć, żeby lepiej po prostu, jak już strzelamy, ściągać do końca spust, strzelać i tyle. No ale nie jest za wygodny. No to nie jest taki super spust. Nie. No ale 139 zł, czy tam 169, już nie pamiętam. Chwyt pistoletowy, tak samo zrobiony jak szkielet, posiada dodatkowe fryzy, które mają zapewnić lepszy chwyt i nawiązywać stylistyką do tych z zamka. W rękojeści mieścimy magazynek na 19 sztuk śrutu i miejsce na kapsuły CO2. Magazynek w znacznej większości stalowy, dobrze wykonany, jest to kopia magazynków, które są w modelach C11 i w innych wielu tych budżetowych pistoletach, często ze stopką w CZ-kach, w Action Sport Games, także to jest w zasadzie ten sam magazynek, no, różni się tylko naprawdę drobnicami typu wysokością zaczepu czy też stopką. On mieści 19 sztuk śrutu, ale nie polecam ładować 19 sztuk śrutu, bo załadowanie 19 sztuk śrutu plus ten mechanizm potrafi spowodować, że ta pierwsza kulka z 19, którą ściągamy język spustowy, ładuje dwie kulki. To się zdarzyło kilka razy podczas testowania i po prostu, wiecie, tu jest tak duży napór sprężyny, ta siła jest na tyle duża, że wpycha od razu dwie kulki przy tym pierwszym wystrzale. Potem się to nie dzieje, więc jak załadujecie powiedzmy 16 kulek, też będzie spoko, a unikniecie tego podwójnego załadowania, no nie? Magazynek spoko, spadł wiele razy na ziemię, co najwyżej się obdrapie, no i tyle. Tu się nie ma co zepsuć. Natomiast sama rękojeść mieści jeszcze oczywiście jedną rzecz, czyli miejsce do ładowania kapsuł CO2. Też na przebitce to widzicie, w jaki sposób załadować tą kapsułę CO2. Nazwałbym to standardowym załadowaniem, nic się tutaj nie różni od innych pistoletów zasilanych kapsułą. Co prawda, ani przejechanie samochodem, ani rzucanie tym pistoletem, on spadł też na rękojeść, no, nie spowodowało uszkodzenia, nie spowodowało tego, żeby to się połamało. Natomiast powiem wam, że ciągłe przykręcanie i odkręcanie z czasem możemy spowodować, że ta końcówka się może ułamać po prostu to podczas skręcania. Bo tu sama śruba jest metalowa, znalowa, nie? Bo metalowa mówi, ale to jest znal po prostu, to nie jest żadna stal. Ale cały ten uchwyt, ten jest plastikowy. Ja nie wiem, jaki to jest pomysł, żeby zrobić to z plastiku, jak wszyscy robią to metalowe, no bo wiadomo, że to jest element, który naprawdę pracuje. No ale tak to zrobiono. Musimy na to uważać, bo w pewnym momencie będzie tak, że to ukręcicie i będzie trzeba chodzić z kombinerkami, nie? Jedyna rzecz, która mnie jeszcze zaskoczyła, była taka, że po włożeniu kapsuły CO2 wystarczy dosłownie jeden obrót i ona już jest syknięta, jest na miejscu. Nie tak jak w innych egzemplarzach, na przykład od Action Sport Games, tam trzeba ze 4 razy przekręcić, żeby ona tam się wsunęła. Nie, to wystarczy włożyć pstryk i ona już jest, nie? Fajnie to trzyma, nie ma żadnych wycieków gazu, nic się z tym nie dzieje. Jak najbardziej spoko. Plastik, ciągle ten plastik. Oprócz wspomnianego plastiku są też elementy znalowe i metalowe, czyli stalowe. Stalowy oczywiście jest magazynek. Lufa wewnętrzna, język spustowy, magazynek, drobne elementy wewnątrz pistoletu są wykonane ze znalu. Natomiast tutaj trzeba oddać Umareksowi, że ta najtańsza konstrukcja na rynku jest dobrze spasowana i jak widzieliście z początku filmu, całkiem wytrzymała. Testy wytrzymałości oprócz przejechania samochodem polegały jak zwykle na upuszczeniu pistoletu na ziemię, no bo mam drewniane ręce, no i jeszcze rzucałem go psu, żeby sobie poaportował, ale chyba plastik mu nie podszedł, no bo woli patyki. Masz. Bierz go. Bierz go. No i przy unboxingu widzieliście, jak ja zacząłem tutaj, o, to się dzieje, nie? I pomimo tego, że takie coś, jakby to nie do końca, jak użyjemy siły, to nie jest spasowane i możemy wyszarpnąć ten zamek, no ja bym go mocniej szarpnął, to bym go wyciągnął, nie? To o. I on dalej działa. Zaskakująco źle wyglądający i dobrze zrobiony plastik. No i ja nie wiem, co mam powiedzieć, ja jestem zaskoczony, no. Jak wspomniałem, całość konstrukcji nawiązuje do Waltera P99 i wiatrówek z serii CP99, więc kabury powinny pasować. Co do laserów i latarek, tak jak widzieliście, no trzeba by było coś przymierzyć, bo szyna RIS wydaje się być nie do końca wymiarowa i spasowana. No trzeba iść do sklepu.
My tutaj o plastiku, a najważniejsze, do czego ta wiatrówka się nadaje. Jeśli o mnie chodzi, to strzelanie z tego modelu nie budziło u mnie jakichś wielkich emocji. No, od po prostu plastikowy pistolet wiatrówka na CO2. Pistolet nie posiada systemu blowback, działa bezodrzutowo, a działanie spustu troszkę przeszkadzało w szybkim i celnym strzelaniu. Na tarczy zachowuje się podobnie jak inne pistolety budżetowe i poziom celności na 10 metrów zbytnio nie odbiega od wiatrówek od Action, Sport Games czy od Bersy. Wygląda całkiem przyzwoicie. Przy każdym wystrzelonym magazynku zdarza się podobna sekwencja. Dwa lub trzy strzały idą w cel, za to kolejny gdzieś Panu Bogu w okno. I to się zdarza za każdym razem. Nie wiem, czym jest to spowodowane i czy to się zdarza tylko w tym egzemplarzu, no ale muszę o tym wspomnieć. W moim przekonaniu pistolet nadaje się do strzelań do puszek, blaszek, tarcz papierowych, celów reaktywnych, o ile oczywiście są lekkie. Moc i wydajność była testowana przy niskich temperaturach, gdzieś w okolicy 5 stopni Celsjusza i muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony. Tak jak widzicie, moc przy takich warunkach pozytywnie zaskakuje. Natomiast z jednej kapsuły CO2 wystrzeliłem 8 pełnych magazynków z podobną mocą i dopiero przy 9 magazynku zacząłem zauważać spadki mocy i słabiej latający śród. Wszystko dzięki temu, że pistolet jest pozbawiony systemu blowback i cały gaz idzie na wystrzał kulki. No i oczywiście latem, w wyższych temperaturach możemy się spodziewać lepszych osiągów. Strzelając na większe dystanse odniosłem wrażenie, że trajektoria śrutu jest gdzieś zaburzona i trafić w cel nie jest wcale tak łatwo z 20 metrów. No bo naprawdę starałem się strzelać, wiecie, jak tam mieliśmy w P84, otwierałem piwo, czy strzelałem z CZ-ki na prawie 30 metrów i trafiałem w taką blaszkę, no nie? Tutaj się to nie udało. Oczywiście warunki atmosferyczne też mają na to wpływ, no nie? Ale mam wrażenie, że im dalej odchodzimy od celu, ta sekwencja, gdzie padają 2-3 strzały i potem jeden gdzieś ucieka, no po prostu jest ona bardziej widoczna i ten rozrzut się po prostu powiększa. Jakby nie brakuje mu mocy, żeby sięgnąć takiego dystansu, ale gdzieś ta kulka nie do końca potrafi trafić w cel na takim dystansie. Oczywiście dało radę nawet z 40 metrów po wstrzelaniu się w cel trafić w większą blachę, ale wiecie, to jest takie trochę strzelanie jak artyleria, nie? Któryś z pocisków w końcu trafi. Podsumowując, UX XBG to najtańszy pistolet wiatrówka CO2 na rynku. Plastikowe strzeladełko z pewnością ucieszy osoby początkujące, które nie chcą wydać za dużo kasy i chcą sprawdzić, czy tak naprawdę będzie ich jarać strzelanie metalowymi kulkami do puszek, blaszek i innych improwizowanych celów. Wiatrówka z pewnością sprawdzi się jako atrakcja podczas imprez plenerowych czy grillowania. Ogromnym atutem jest tutaj wydajność, bo każdy z zaproszonych gości będzie mógł wystrzelić swoją porcję śrutu z podobną mocą. Z jednej kapsuły CO2. A celność pozwoli strącać puszki po obalonych browarach, przy domowym ogródku czy też działce. Oczywiście, o ile akceptujemy wygląd i materiał, z jakiego wykonano ten sprzęt. Więc moi drodzy, tak to wygląda. Tak wygląda ten pistolet. W moim przekonaniu jakby jakość wykonania, wiecie, z zewnątrz no pozostawia wiele do życzenia, ale z drugiej strony co możemy oczekiwać za 100-parędziesiąt cebulionów, co nie? Moim zdaniem wypadła bardzo spoko, jeżeli chodzi o samo strzelanie, a wiecie, język spustowy, no też nie oczekujmy nie wiadomo czego. Z pewnością chcecie wiedzieć, jak go wyszarpnąć za free. Otóż, jak wspomnieliśmy w unboxingu, Umarex nie rozwinął tego skrótu XBG. W sumie żaden z nas nie wie, co to znaczy. Więc teraz rola należy do Was. To Wy rozwincie ten skrót XBG, co on może oznaczać. I osoba, która zgarnie najwięcej lajków pod swoim rozwinięciem tego skrótu, dostanie to strzeladełko za free ode mnie. Także do dzieła. Zapraszam do komentarzy. I dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć. Nawet pies go nie chce.